Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Gołąb rozpoczął swój lot o 13:20 i latał do 16:20 z prędkością średnią 20 km na godzinę. Ile kilometrów przebył w tym czasie? Więc przede wszystkim musimy policzyć czas. On latał od 13:20 do godziny 16:20. Ile mija to czasu? 3 godziny. I teraz zajmijmy się prędkością. Prędkość była taka, 20 km na godzinę. Więc napiszemy, jedna godzina to 20 km, a on latał przez 3 godziny. Więc trzeba 20 km pomnożyć przez 3. Wychodzi nam 60 km. I teraz już możemy powiedzieć, że gołąb przebył w tym czasie 60 km. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.